ja byłem zawodowo spełnionym człowiekiem. W mojej pracy zarabiałem nie najgorsze pieniądze. Zmotywowała mnie moja żona. Podsunęła mi filmiki na YouTubie na temat nieruchomości, na temat inwestowania. Funkcjonowałem w jakimś systemie, zostałem zaprogramowany do jakiegoś, systemu, do jakiegoś działania. Pracowałem między 10 a 16 godzin w mojej pracy zawodowej byłej. W tej chwili w minionym roku myślę, że to jest jakieś 3-4 godziny w skali dnia. Business Rider. Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera. A moim dzisiejszym gościem jest Marcin Ryl. Piąteczka. Marcin jest moim absolwentem i od kilku lat zajmuje się flipami. Ile, Marcin, zrobiłeś flipów już? 45. 45. I to praktycznie większość, że zrobiłeś na etacie. I to przy wsparciu kredytu hipotecznego. No właśnie, więc jakby to jest trochę inna strategia, którą ja rekomenduję. Natomiast to by było wygodniej, bo miałeś pewnie umowę o pracę, miałeś stałe dochody. Jak to było? Kiedy byłeś u mnie na szkoleniu? Jak to się już zaczęło u Ciebie? Na szkoleniu wylądowałem u Ciebie w kwietniu 2019 roku i pierwsze mieszkanie kupiłem dokładnie 1 lipca 2019 roku. Ten czas pomiędzy kwietniem, szkoleniem, a zakupem poświęciłem na nauczenie się tego rynku, tak? Czyli oglądałeś mieszkanie? Oglądałem około 100 mieszkań i poznawałem, rynek w Warszawie jest duża, skupiłem się na jakichś tam konkretnych dzielnicach. I tak to wpadło pierwsze. To było prawie 5 lat temu, prawda? I pamiętasz, jak wyglądał wtedy rynek, że niektórzy krzyczeli i mówili, że już rynek się skończył, że ceny będą szły w dół, prawda? I że już koniec tematu? Dokładnie, a w międzyczasie jeszcze przeżyliśmy i COVID, tak. I następnie wojnę, także cały czas miało być różnie, a cały czas jest do przodu. Dokładnie. I powiedz mi, no byłeś to parę lat temu i co Cię motywowało, żeby coś zmienić w swoim życiu? Bo miałeś pracę, co robiłeś wcześniej zawodowo? Zawodowo pracowałem w firmie, która się zajmuje sprzętem stomatologicznym, dostarczaniem sprzętu stomatologicznego do gabinetów, dość wąska specjalizacja. Ja się dokładnie rozwijałem dział radiologii stomatologicznej i od działu jednoosobowego doprowadziłem, że jak kończyłem pracę rok temu, ten dział liczył 10 osób stacjonarnych w Warszawie i kilkanaście podmiotów współpracujących w całej Polsce, więc dziedzina bardzo wąska. Natomiast zajmowałem się tam zarówno sprzedażą, szkoleniami, montażami sprzętu radiologii cyfrowej. Co mnie zmotywowało? Zmotywowało mnie to, że wyobraź sobie człowieka 39 lat, który pracuje po 16 godzin, nie widzi dzieci, nie widzi rodziny i jeździ po całej Polsce, ma dobrze płatną pracę, ale nie ma czasu na nic. Dodatkowo, jeśli chodzi o finanse, to stać mnie było na wyjazdy rodzinne, na życie na odpowiednim poziomie, natomiast nie miałem jakichś szczególnych oszczędności, w międzyczasie jeszcze kończyłem budowę domu, więc na to jakieś tam środki szły i tak naprawdę zmotywowała mnie moja żona, dlatego że kiedyś, kiedy po nią pojechałem nad morze, odebrać ją i dzieci z wakacji. Ja sam miałem akurat wtedy tydzień czasu na to, żeby się zatrzymać w moim biegu i wpędzie, w którym żyłem. Podsunęła mi filmiki na YouTubie na temat nieruchomości, na temat inwestowania i od tego się zaczęło. Wtedy zostało zasiane ziarno, to był 2016-17 rok. I to jakoś tam kiełkowało, bo później wróciłem do mojej rzeczywistości i praca zawodowa mnie pochłonęła. W 2017 roku byłem na Asbiro, gdzie poznałem między innymi Ciebie, tam się wystawiałeś, też miałeś swoją prelekcję. I to był taki pierwszy mocny punkt, gdzie postanowiłem, że będę to robił. A zajęło Ci trochę 2 lata, zanim trafiłeś do mnie realnie? No tak, tak. No, to jakby
Wiesz, ja byłem zawodowo spełnionym człowiekiem. W mojej pracy zarabiałem nie najgorsze pieniądze, ale również jakby ona, to nie było, że ona nie była nieinteresująca, czy nie rozwijająca, nie motywująca. Dopiero z biegiem czasu, gdzieś tam jak ten dział został rozwinięty, to ja doszedłem do takiego pułapu, gdzie już dalej nie byłem w stanie przebić, zaawansować, pójść dalej. I więc to była taka walka dwóch Marcinów. Z jednej strony chcę robić coś więcej, chcę organizować, w tym się dobrze czuję, chcę mieć więcej czasu, a z drugiej strony odbijam się od tego, no, pracuję, jest mi dobrze, nie jestem jakimś, nie jest mi źle, tak? Jakby organizacji. Myślę, że wiele osób, które nas ogląda, ma tą sytuację, prawda, że nie jest źle, ale coś jednak chcieliby więcej, tutaj więcej możliwości. I popatrz sobie, był 2017 rok i jakby, a co myślałeś wtedy o flipach? Jakie miałeś przekonania? Jakby nie bałeś się w to wejść? Jakby nie bałeś się, że to jest jakieś niemożliwe albo nierealne? Oj tak, obaw miałem bardzo dużo, dlatego że opinie są różne i można znaleźć, było zarówno treści takie motywujące, ale również i na zasadzie, że rynek się skończył, że to są jakieś oszuści, że się nie da tyle zarobić, że też jakby taki trochę może brak stabilizacji. Wyobraź sobie człowieka, który wychował się w domu, gdzie stawiało się na to, żeby się nauczyć, pójść na studia, a następnie zdobyć dobrą płatną pracę. I no, ja tego, do tego doszedłem. Tak? Jakby nie miałem wzorców biznesowych, nie wyniosłem tego z domu i jakby funkcjonowałem w jakimś systemie, zostałem zaprogramowany do jakiegoś działania. Do jakiegoś działania. Natomiast gdzieś coś w środku mnie było takiego, że w pewnym momencie zaczął mnie to uwierać, że jestem, jadę, wykonuję, wracam, nie ma mnie, ale no coś, czegoś mi brakuje po prostu. Tak? A ile teraz pracujesz? Jak wygląda teraz twój dzień? No bo dzisiaj jesteś osobą, która przez te 4 lata, załóżmy, zrobiła 45 flipów. Tak. Tak? To jest, można powiedzieć, że jeden, nie wiem, 10 flipów średnio rocznie, prawda? Tak. Czy miałeś kapitał na swój pierwszy flip? Nie, jeśli chodzi o pierwszy flip, to pamiętam, dziś pojechałem, znalazłem nieruchomość, położyłem ostatnie moje pieniądze akurat, które miałem w kieszeni, to było 5000 zł. I takich odłożonych, wolnych, które miałem, w międzyczasie gdzieś tam robiłem remont w domu, rozbudowywałem dom, więc jakby tyle mi zostało. Kasa szła. No kasa szła cały czas. I tak naprawdę mówię, no kupiłem, tylko teraz tak, trzeba zdobyć pieniądze na całą resztę. Więc jako, że miałem pracę dobrze płatną, no to nie było problemu z pozyskaniem kredytu hipotecznego, a resztę pieniędzy pożyczyłem u mojego ówczesnego pracodawcy jako pożyczkę prywatną. Okej. Okay. I on wiedział, na co pożycza pieniądze? Nie wiedział, na co pożycza. Jakby nie dopytywał, były takie możliwości, żeby pożyczyć i to było 80000 zł. Pożyczyłem, powiedziałem, kiedy oddam i oczywiście to było formalnie jasne. Załatwione. Jasne, okej. No i zrobiłeś te 45 flipów i większość zrobiłeś w modelu finansując bankiem. Tak. Tak, zdecydowanie to jest 20 parę flipów w ten sposób, jeszcze w modelu z inwestorami, tak? Ale jakby zdecydowana większość w ten sposób i na początku to były pojedyncze mieszkania, natomiast w pewnym momencie po 2-3 równolegle, tak? W tym modelu. A jak zanim jeszcze wszedłeś w ten biznes, to twoi znajomi nie mówili ci, no mówisz, że ona cię wspierała, prawda? I tak. Tym, żeby to robić. A znajomi nie mówili, czy to jest pewnie, nie da się tego robić, albo koledzy z pracy, albo przyjaciele? Nie miałem jakby nikogo, kto by się tym zajmował wokół mnie, jak również najbliższa rodzina. Pamiętam zakup pierwszej nieruchomości. Wyobraź sobie, kupujemy
oczywiście tradycyjnie ruderę śmierdzącą, lepiącą się, no nic przyjaznego i sprowadzamy tam znajomych czy kogoś z rodziny i ja widziałem po minach, że nie podoba co, mi się co ty to. Kupiłeś po prostu, tak? Co to jest? No, tak jakbyśmy kupili samochód, który odpada rura rdza jest i tak dalej, a ja się z tego cieszę, tak? Że to zrobiłem. Więc nie miałem żadnego w tym zakresie wsparcia. Miałem rodzinne, ale na zasadzie przyglądamy się z boku, zobaczymy, co z tego będzie. Tak? Nie, jest i pewnego rodzaju strach może towarzyszył nawet tym osobom bliskim, tak? Żebyśmy po prostu nie weszli w coś, gdzie utopimy pieniądze. Jasne. I gdzieś tam stracimy motywację. I łączyłeś tą pracę, którą miałeś, z flipami. I jak to wyglądało? Ile poświęcałeś czasu na pracę, ile na flipy? Bo wiele osób mówi, że się nie da łączyć pracy z flipami. Więc jak to było u Ciebie? Więc nie byłoby to oczywiście możliwe, myślę, albo dużo wolniej bym się rozpędził, gdyby nie wsparcie mojej żony w tym zakresie. Natomiast ja jeździłem po mojej poprzedniej pracy po całej Polsce. Czasami byłem w Warszawie w siedzibie. Natomiast z biegiem czasu zacząłem coraz więcej telefonów odbierać, coraz bardziej jakby przerzucać ciężar na flipowanie względem tego, co robiłem w pracy. I oczywiście każde popołudnie, każdy wieczór do późna w nocy był poświęcony na flipy, bo żeby dojrzeć remont, żeby zrobić zakupy jakieś budowlane, no i weekendy, tak? Więc w zasadzie praca taka non-stop wtedy. I powiedz mi, dlaczego, ile to trwało i kiedy to był taki moment, w którym powiedziałeś sobie, no dość, zwalniam się z pracy i robię tylko to? Powiedziałem sobie, no dość już ze 2-3 lata temu, natomiast nie jest to proste, żeby zerwać, żeby tak po prostu... Złotą klatkę wyjść z niej. Dokładnie, i odciąć nagle to, co się robiło. W szczególności dlatego, że wiedziałem, że jakby jednym z głównych motywatorów do tego, żeby jeszcze w tej pracy być, no to był ten kapitał, który ja już wiedziałem, jak pozyskać. Było to dla mnie łatwe, proste i przyjemne, tak? Więc zawsze, a może jeszcze zrobię jeden flip, a jeszcze może zrobię dwa, zanim odetnę to źródło finansowania. No i finalnie wszystko bardzo ładnie ułożyło się wraz z końcem 2022 roku. Kiedy dogadałem się w pracy na dobrych warunkach, jeśli chodzi o odejście, i taki pierwszy rok samodzielny, zupełnie bez ogona pod tytułem poprzednia praca, to jest rok ubiegły. Okej, mówisz, że wspierała Cię żona. I jaki macie podział obowiązków? Bo wiem, że pracujecie razem, tak? Tak. Jak to jest? Kim jest Twoja żona z zawodu i jakie obowiązki ma w tym Waszym biznesie wspólnym? Moja żona jest grafikiem komputerowym, artystą i naturalnie bardzo dobrze czuje przestrzeń, zajmuje się projektowaniem wnętrz. Natomiast też w momencie, kiedy ja byłem na etacie, no to musiała zakasać rękawy, jakby pojechać na budowę, załatwić wszystkie rzeczy związane z remontem. Ale w tym projektowaniu, aranżacji, zmianie funkcjonalności mieszkania, podbiciu jego wartości właśnie poprzez zmianę układu, no to jest specjalizacja żony. Tak? Natomiast ja się najlepiej czuję w znajdowaniu okazji, w kontraktowaniu, bo ja się najbardziej cieszę, jak kupuję. Jak sprzedaję, wtedy to się zarabia, prawda? Dokładnie. Więc tutaj się najlepiej czuję, w jakichś kontaktach, relacjach pomiędzy mną, pośrednikami, osobami sprzedającymi, kupującymi, gdzieś tam w tym zakresie. Troszkę mniej kwestia remontu, więc dojrzewam powoli do tego, żeby zatrudnić teraz osobę, która takiego koordynatora do spraw remontu. Super. Powiedz mi, jak dzisiaj wygląda, bo już jesteś po roku 2023, kiedy go zamknąłeś. Powiedz mi, ile czasu pracujesz w stosunku do tego, ile pracowałeś wcześniej, czyli ile procentowo może być i jakie masz efekty, może to być też procentowo, tak, nie musisz mówić kwot, ale jakby chodzi o to, że ile pracowałeś kiedyś godzin dziennie albo miesięcznie, a ile pracujesz teraz i o ile więcej masz profitu, bo mam nadzieję, że więcej zarabiasz niż na etacie. No zdecydowanie, więc to jest tak, kiedyś
pracowałem między 10 a 16 godzin w mojej pracy zawodowej byłej i całą resztę wieczory poświęcałem na flipy. Czyli nie było cię w domu trochę, tak? No w zasadzie nie było mnie w ogóle, tak? Moje dziecko najstarsze, 15-letnie, mnie przez parę ładnych lat w zasadzie nie widziało, oprócz weekendów, kiedy też i odsypiałem trochę. Natomiast w tej chwili, w minionym roku, myślę, że jeśli to mam przeliczyć na, wiadomo, że to czasami jest wieczorem, czasami jest w ciągu dnia, czasem po południu, natomiast sam sobie to kreuję. Myślę, że to jest jakieś 3-4 godziny w skali dnia, jeśli policzyć to na każdy dzień. I to, co się niesamowicie zmieniło, przedtem miałem ferie zimowe, to był tydzień czasu, maksymalnie 2 tygodnie wakacje, ale rzadko były 2 tygodnie, czasem był tydzień. W minionym roku byłem 6 tygodni w jastarni na moim hobby, takim jest dodatkowo pływanie na kitesurfingu, więc oddawałem się temu hobby. Chłopaki moje dzieciaki też pływają. Jeśli chodzi o liczby, to wygląda w ten sposób, że zeszły rok był dwa razy lepszy niż rok ubiegły. Bo też więcej zaangażowałeś czasu, prawda? I też 22 był trudnym rokiem, natomiast też więcej czasu mogłeś na to poświęcić, 100%, prawda? Dokładnie, no ale jakby odpadł mi etat, także gdzieś tam też to się jakoś... To doszło, zbilansowało. Natomiast aktualny rok już zacząłem z przytupem, ponieważ mam ponad połowę zysku zrealizowane z zeszłego roku, tak? Także w zeszłym roku zarobiłem około 1 000 000 złotych, w tym roku już ponad 500 tysięcy mam. Na ilu flipach? W tym roku? Trzech. Czyli po 100 kilkadziesiąt tysięcy, tak? Tak, no najlepszy flip tegoroczny to jest 300 tysięcy złotych i... Dwa roki, binne po 100. Binne po 100, Okej, i jak udało ci znaleźć to mieszkanie, kupić to mieszkanie? Mówisz o tym... na tym takim największym, największym zysku. To mieszkanie akurat dostałem od pani pośrednik, natomiast mieszkanie było fatalnym układem, w bardzo dobrym miejscu, w ścisłym centrum Warszawy, w Kamienicy, w takim rejonie celebryckim. Natomiast było ciemne, jak moja żona tam weszła, powiedziała, że co mieszkanie to lepsze po prostu, jeśli chodzi w cudzysłowie, tak, oczywiście. Tak. No i zrobiliśmy tam wysoki standard i zmiany funkcjonalności z mieszkania 43-metrowego, które miało funkcjonalność takiej biednej kawalerki 20-metrowej. Wyodrębiliśmy i strefę dzienną, i strefę nocną. Kuchnia, która była wagonem, została otworzona jako przestrzeń jakby na resztę mieszkania. No i akurat w tym przypadku wyposażyliśmy mieszkanie i w AGD, i w umeblowanie na wymiar i zostało kupione przez osobę eksponowaną politycznie. Tak? Okej. Z nowego nadania. Słucham? Z nowego nadania. No to nie możesz powiedzieć. Nie mogę powiedzieć, okay. ale generalnie. Generalnie tak to. Super. A powiedz mi, jakbyś spojrzał na takiego Marcina, który był parę lat temu. Dzisiaj jesteś mądrzejszy, prawda? Masz doświadczenie, wiesz, co ci czeka, co jest za rogiem. Co było za rogiem wtedy, jak patrzyłeś jakby w tym kierunku flipów, to jaki byś sobie dał radę? Jakby, co byś zrobił inaczej jakby? W kontekście właśnie pracy, w kontekście robienia flipów. Czy rzuciłbyś pracę wcześniej? Czy... Myślę, że tak, że jakby podjąłbym taką decyzję, dlatego że rozpęd właściwy można uzyskać tylko i wyłącznie, kiedy się w pełni zaangażuje w jedną czynność, a nie będzie się dzielić na dwie. Nieruchomości są na tyle fantastycznym rynkiem stabilnym i bezpiecznym, że nie ma, moim zdaniem z tej perspektywy mogę powiedzieć, że nie ma sensu stać w takim rozkroku pomiędzy pracą, która do tej pory wydawała się, że jest bezpieczna, no tam miałem stabilną też sytuację, tak? Bo może coś się wydarzy, bo może nie. Trzeba iść, jak już czuję, jak wewnętrznie, że wiem, jak co robię i już jakieś tam doświadczenie się zdobędzie, może trzeba szybciej rezygnować. Bo ja znam mnóstwo takich historii, że właśnie ktoś pracował na etacie i tam po roku czy po pół
pół roku zobaczył tylko pierwsze pieniądze, ale każda sytuacja jest inna. Niektórzy swoje prace nie lubią, robią to tylko dla pieniędzy. Ty swoje prace lubiłeś, ona się realizowała, prawda, ale no brakowało ci czegoś, więc to też nie można tak porównać jednego do drugiego, prawda? Ale chyba oboje przyznamy, że im szybciej, jak już pojawią się pieniądze, dowód na to, że ten schemat działa, powtarzalny, że można znajdować okazję, to warto to zrobić jak najszybciej, no bo umówmy się, że mało jest milionerów albo multimilionerów, którzy to robili się na etacie, tak? To są dokładnie. A fliperów jest mnóstwo, tak? I to nie trzeba być jakiejś wybitną jednostką, żeby milion zarobić, prawda? W jakimś tam czasie. No mi się wydaje, że jeszcze jakby czynnikiem hamulcowym zawsze jest, inaczej jest jak rozpoczyna osoba, która nie ma zobowiązań, tak? Ja miałem zobowiązania, jakiś tam kredyt hipoteczny, rodzinę, trójka to dzieci, też hamowało to, to był taki czynnik hamujący. Dokładnie, to też... No, w głowie jakby, tak? Psychice, bo jakby w rzeczywistości on motywował też, tak? Do działania, do tego, żeby zarabiać, żeby żyć lepiej. A twoja żona pracuje teraz na etacie, czy robicie tylko flipy? Robimy tylko flipy, żona pracowała na etacie, później urodziła jedno dziecko, drugie dziecko, trzecie dziecko i od samego początku, czyli od 2019 roku, kiedy byłem u Ciebie na szkoleniu, wspomagała mnie w flipowaniu. Super. Tak? Masz trzech synów, prawda? Jeden ma tam 14-15 lat. Zacznę nie do małe. Tak. Daniel Mały z naszego klubu i on swojego syna angażuje bardzo mocno w proces flipowy, jest jego inwestorem. Pieniądze z komunii zainwestował razem z nim, prawda? I dzisiaj już ma pieniądze na remont mieszkania, tak? Powiedz mi, czy ty zamierzasz albo myślałeś o tym, żeby zaangażować swoich synów właśnie w pomoc w biznesie, żeby uczyli się od początku, jak to robić i żeby nie poszli tą drogą, którą ty poszedłeś, tylko wytarzyć trochę inną ścieżkę, no bo tak mówiłeś, rodzice cię wychowali dobrze, żebyś pracował, uczył się i zarabiał, prawda? Natomiast jakby to nie jest najlepsza droga, chyba sam widzisz. Znaczy moich dwóch synów tak naprawdę, bo drugi, który ma 11 lat, również gdzieś tam widzi, słyszy, jeździ z nami nieraz na nieruchomości, czasami się nie da inaczej, czy nie dało inaczej, ale to też było i z premedytacją, bo niech widzą, jak wygląda mieszkanie przed, jak wygląda po, niech słyszą to, co my mówimy, jak rozmawiamy. Tak, ja ich zdecydowanie chcę wychować w duchu takim, że przedsiębiorczość, prowadzenie swojego biznesu jest najlepszą drogą w życiu, jaką można wybrać. Super, super. Powiedz mi, bo pracowałeś, mówiłeś wcześniej, z kapitałem z banku. Dzisiaj pracujesz bardziej z kapitałem swoim, i prawda, który już pracowałeś, i inwestorów. Jak to działa u Ciebie? Jak się dzielisz z inwestorami? Skąd tych inwestorów bierzesz? Więc jeśli chodzi o inwestorów, na początku byli to moi przyjaciele, znajomi, którzy zobaczyli, że po pierwszym, drugim, trzecim mieszkaniu, że się da, że ja na tym zarabiam rzeczywiście, że to coś bezpiecznego, ale którzy są zaangażowani w jakieś inne czynności, więc jakby dorobili się jakiegoś tam kapitału, tudzież odziedziczyli jakiś kapitał i uznali, że to jest dla nich najlepsza forma inwestycji. To są zarówno pożyczki takie w formule, powiedzmy, niższe kwoty, takie, które nie pozwalają na zakup nieruchomości i wyremontowanie tej nieruchomości, ale również to są układ taki, gdzie kupuję na inwestora, dzielimy się 50 na 50. W tej chwili mam takiego inwestora, z którymi robimy te flipy, tak oni się troszkę od nas uczą, byli zresztą u Ciebie na szkoleniu. Tam się poznaliście, czy raczej? Nie, my się poznaliśmy przez jednego z naszych synów, bo synowie są najlepszymi przyjaciółmi w klasie i pokazaliśmy, co robimy, zaczęliśmy na ten temat rozmawiać i skierowaliśmy do Ciebie na szkolenie i oni zobaczyli, przeszkolili się, że się da i weszli z nami w taki układ. Tak, okej. Powiedz mi, zrobiłeś 45 flipów i jakie masz teraz plany? Gdzie byś chciał pójść dalej? Robisz to samo? Bo wiem, że niektórzy na przykład mówią, ok, to jest super praca, mega realizuję, mam czas dla siebie na wyjazdy i tak dalej, mogę wyjechać sobie, a tematy dalej się tam mielą, ale niektórzy mówią, chcę iść dalej w deweloperkę, chcę robić inne rzeczy, mieszkanie na wynajem, jakby jaki jest twój cel, żeby za 5 lat, jak się spotkamy następne, to gdzie byś chciał być?
No więc planowanie to było zawsze to co lubiłem, więc rzeczywiście będę dalej prowadził flipy, bo to mi się podoba, sprawdzam się w tym i realizuję, żona się realizuje w projektach, natomiast po pierwsze chcę dokupić troszkę mieszkań i pozostawić sobie w formie inwestycyjnej, czy to w Polsce, czy w Warszawie, czy za granicą również. Natomiast zdecydowanie deweloperka, tylko to jest znowuż tak, że ja dojrzewam i troszkę się bije dwóch Marcinów we mnie, że robię coś, co jest powtarzalne, gdzie zarabiam pieniądze, gdzieś tam realizuję i to umiem, a to jest nowe wyzwanie, które muszę podjąć i troszkę to odkładam, tak? Przesuwam w czasie, już miałem w zeszłym roku, być może w tym roku pójdę do Ciebie na szkolenie i gdzieś tam zacznę. W pierwszych rokach, tak. Myślę, że to jest jakby, jak widzisz, flipy dają możliwość zarabiania milionów, prawda? To natomiast nie są dziesiątki milionów, bo deweloperka daje, na początku jest trudniej, ale później, jak się już skalujesz, to już możesz, nie ma żadnych limitów w zarabianiu, prawda? Więc to są takie korzyści, plusy i minusy, że tam wsadzasz pieniądze i za dwa lata wyciągasz, albo za trzy. Tu od razu wyciągasz za trzy miesiące, prawda? I to tak to działa. Także super, miło mi, że udało nam się spotkać, że udało nam się porozmawiać, bo już nie raz sobie rozmawiałem podczas Property Master Clubu, prawda? Bo jesteście członkiem Property Master Clubu, czyli takiego klubu moich absolwentów, którzy zarobili powyżej miliona. Więc jakby mam taki klub dla wyjątkowych absolwentów, którzy działają i robią głównie flipy i nieruchomości. Także spotykamy się z nimi raz na jakiś czas. Mamy wyjazdy, planujemy, bo Ci powiem, że wyjazd wspólny, taki zagraniczny właśnie tylko dla klubu Property Master Club, także tam też się dzielimy wiedzą, bo każdy, tak jak tutaj Marcin ma też 45 flipów, więc pewnie jakieś patenty sam wymyślił, prawda, i inni też wymyślili, więc to wiedzą się też później dzielimy, także dzięki wielkie, że udało nam się pogadać, piąteczka. Dziękuję. Cześć.